chciałbym Cię troszkę powiedzieć o motywach oprogramowania, o rzeczach, które jesteśmy w stanie zaaplikować do projektu każdej wielkości, w każdym języku. Nieważne, czy to jest projekt jakiejś gigantycznej wielkości, czy to jest nasz jakiś taki pet project, nad którym sami pracujemy. Bo często, jeżeli sami pracujemy nad jakimś projektem, to dosyć elastycznie podchodzimy do niektórych rzeczy. Dosyć nam łatwo powiedzieć, ok, to tak może być, bo brakuje kogoś, kto nam może powiedzieć, słuchaj, to powinno być troszeczkę inaczej zbudowane. Tak? Posiłkując się metrykami oprogramowania, możemy zyskać bardzo fajny feedback pod tytułem nie, to powinno być troszeczkę inaczej zbudowane. Dobra, to stosując tą metodykę klaskania, kto korzysta z metryk oprogramowania w procesie budowania softu? No, to słabo, ale przemyśleć. Dobra. Znacie tego pana? Nie ma klaskania. W zasadzie to jest Lord Kelvin. On się wsławił czymś takim, dosyć słynnym stwierdzeniem, że jeżeli coś potrafisz zmierzyć, to o czym mówisz i potrafisz wyrazić to w liczbach, to generalnie coś tam o tym wiesz. Jeżeli tego nie potrafisz zrobić, nie potrafisz tego opisać liczbami, to twoja wiedza w takim temacie jest znikoma. I to zostało powiedziane tam już ładnych parę lat temu, tak? Dosyć nawet dużą liczbę. A możemy, ktoś potem to parafrazował, tak? I powiedział, że jeżeli nie potrafisz czegoś zmierzyć, to nie potrafisz tego zoptymalizować. Tak? Możemy traktować proces kontrwiu jako optymalizację naszego kodu, tak? Czyli jakąś metodą, którą jesteśmy w stanie z naszego kodu wyciągnąć jakieś wartości liczbowe, tak? I w ten sposób zobaczyć, czy ten kod jest dobry, czy ten kod jest zły. Bo kontrwiu możemy często powiedzieć, słuchaj, jedna osoba powie, ok, to według moich kryteriów to przechodzi, a druga osoba może powiedzieć, nie, według moich to jest absolutnie źle. Tak? To jest pewna taka doza uznaniowości, która z wypadkowo, nie wiem, doświadczenia danej osoby, jej znajomości tematu i całej tej otoczki. Ok, czy jesteśmy w stanie zastosować cokolwiek, jakiekolwiek techniki, żeby zmierzyć kod? Tak? No, odpowiedź powinna być oczywiście twierdząca, więc możemy sobie wyobrazić, że metryka oprogramowania jest to jakaś wartość wyliczeniowa, którą jesteśmy w stanie wyciągnąć z oprogramowania lub z jakiejś właściwości jakiegoś tam procesu. To jest taka bardzo ogólna definicja, ponieważ bardzo trudno jest złapać, czym jest dokładnie taka metryka. Tak? Tych metryk są naprawdę dziesiątki, jeżeli nie setki. Każdy opisuje jakiś inny aspekt. Można powiedzieć, że jedynym wspólnym mianownikiem jest to, że to wszystko stara się sprowadzić też do jakichś liczb. Natomiast nic nie mówi o jakichś zakresach, przyjmowanych wartościach. To jest dedykowane dla każdej metryki. Wszystkie metryki, jakie możemy sobie wyobrazić, można sprowadzić naprawdę do bardzo wielu aspektów, aspektów, przez jakie przechodzi nasz system, tak? Przez kod, przez wydajność programisty, przez design. Przez design mam tu na myśli oczywiście wewnętrzną architekturę kodu. Testowanie, jakby możliwości maintenance'u i zarządzanie naszym kodem, naszym projektem w czasie. Tutaj dzisiaj chciałbym się skupić tak naprawdę przedstawić wam jakby taki wstęp do metryk związanych z kodem, co jesteśmy w stanie bardzo prosto wyciągnąć ze statycznej analizy kodu, czyli coś, co tak naprawdę każdy może odpalić gdzieś tam na swojej lokalnej maszynie i zobaczyć, co te liczby powiedzą o jego kodzie, czy jest dobrym, czy jest złym programistą. Ale słuchajcie, w bardzo dużym skrócie metryki można sobie podzielić na wiele różnych gatunków. Tak? Możemy popatrzeć, że są metryki statyczne, związane stricte z kodem, odseparowanym od jego wykonania. Z drugiej strony możemy mieć metryki dynamiczne, które mówią nam wszystko o tym, jak ten program zachowuje się podczas uruchomienia, ale nie dotykają aspektu kodu. Tak? Możemy sobie popatrzeć na metryki związane z szeroko rozumianą wielkością oprogramowania. Możemy też popatrzeć na metryki związane z jego złożonością. Tutaj o metrykach związanych z wielkością i złożonością troszeczkę dalej poświęcę troszkę więcej czasu, bo to są dosyć istotne rzeczy, które mówią, czy ten kod jest łatwy w utrzymaniu, czy nie. Możemy mówić o złożoności, znaczy o metrykach, które nam uczyć naszego kodu, jak dana klasa się wpisuje w cały system, czy ta klasa nie ma przypadkiem za dużo jakichś zależności zewnętrznych czy wewnętrznych. Możemy też jakby opisywać samą strukturę klasy. Wreszcie możemy sobie opisywać procesy, zasoby i tak dalej, i tak dalej. Tych tutaj dostępnych metryk jest naprawdę sporo. Kiedy nam się to przydaje? To w każdym momencie można sobie uruchomić, zobaczyć, jak wygląda nasz projekt.
W szczególności takie rzeczy może nie przydają się przy takim kontrwy, jeżeli dostajemy jakąś klasę i czy tam zrealizowamy jakąś tam funkcjonalność w postaci jednej czy dwóch klas. Po prostu musimy zobaczyć, czy ona dobrze funkcjonuje i tak dalej. Natomiast co w przypadku, jeżeli dostajemy całkowicie nowy system do przejrzenia, tak? Dostaliście hack. Albo stary, tak? No w sensie nowy dla nas, nie? Bo on jest zazwyczaj stary jednocześnie. Tak, co wtedy? No, dostajemy hektolitry kodu do przejrzenia i po prostu czasami nie wiadomo od czego zacząć, tak? Taki code review, gdzie przeglądamy jakieś taski, to przypomnijcie mi to, wiem, że anegdotę z naszej klasy gdzieś tam opowiem pod koniec, związaną z code review. Bardzo łatwo zgubić taki szeroki obraz, tak? Dostajemy kilka klas, kilka plików, patrzymy sobie na nie, ok, jest cacy. No ale właśnie co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji, kiedy dostajemy naprawdę dużo kodu i potrzebujemy mieć takie naprawdę szybkie overview, wystarczy wyciągnąć z niego metryki, popatrzeć na nie, poprzedzierać się przez różne jakby interfejsy, które te metryki nam pozwalają bardzo szybko przeglądać i możemy zobaczyć, czy ten kod się, czy nie. A jeżeli tak, to gdzie? I ewentualnie, co należy zacząć poprawiać, na którym miejscu się skupiać. Jarek Pałka, którego na pewno gdzieś kojarzycie z jakiejś konferencji, na takim dużym evencie we Wrocławiu opowiadał, jak oni wykorzystują w swoim projekcie między innymi metryki oprogramowania do zlokalizowania miejsc w systemie, które należy, powiedzmy, rozpatrzeć pod kątem refaktoringu, tak? Bo tutaj też możemy powiedzieć, dobra, według mnie ta klasa jest do refaktoringu. Druga osoba powie, nie, według mnie to. Ale jeżeli sobie zbudujemy metrykę, która na przykład weźmie ostatnie 10 tysięcy commitów, czy tam ileś tam commitów, może przesadzimy 10 tysięcy, tak? Ale ileś ostatnich zmian z repozytorium i nam to ładnie rozrzuci pod kątem miejsc, pakietów, klas, to będziemy mieli twarde dane, na których możemy tak naprawdę bazować, a nie na czyjejś jakby być może mylnej intuicji. Okej, okay, słuchajcie, metryki oprogramowania takie w wersji rozmiarowej. To są metryki, które tu się w ogóle przed chwilą pojawiły. Chyba mam jakieś tam slajd. Zniknął mi slajd. Dobrze, słuchajcie, już na poprzednim slajdzie, znaczy na poprzedniej prezentacji się pojawia taki fajny wykresik, gdzie pojawiło się takie słówko log, tak? Pewnie każdy z Was zna tą metrykę lines of code, linia kodu. Jest to miara, którą możemy sobie przedstawić w celu zwizualizowania ilości kodu. Krótko mówiąc, jest to linia ilości linii kodu w naszym projekcie. Ta metryka, okej, okay, ona coś mówi o rozmiarze generalnie aplikacji. Jeżeli mamy projekt, który ma metrykę log na poziomie 200, to znaczy, że to nie jest jakiś tam biogarny projekt, tylko ma po prostu 200 linijek. Jeżeli mamy coś, co ma 10 tysięcy, no to już coś to jest większego. Tak. Tyle, że ta metryka bardzo często nas oszukuje. Dlaczego? Ponieważ różni ludzie różnie piszą. Tak? Jedna osoba będzie na przykład pisać klamry w jeden sposób, druga będzie stawiać entery, będzie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ta metryka jest dosyć podatna na styl programisty. Więc jakby istnieje oczywiście wiele odmian tej metryki. Możemy mówić o mierzeniu komentarzy, w sensie linii, które zawierają komentarze. Możemy mierzyć linie, które zawierają wykonywalny kod. Tak? I patrząc na te wszystkie metryki, już jesteśmy w stanie coś powiedzieć. Na przykład porównując liczbę linii, które zawierają komentarze, do liczby linii całego projektu wykonywalnego kodu, jesteśmy w stanie oszacować, czy ten projekt jest w miarę dobrze udokumentowany. Tak? Proste spojrzenie na dwie liczby, wyrażone procentowo. Oczywiście w sytuacji, kiedy te metryki nas za bardzo oszukują i chcemy jakby wyeliminować wpływ stylu programistów na to, jak ta metryka wygląda, możemy sięgnąć po metryki Halsteda, związane też z szacowaniem wielkości projektu, ale też troszeczkę innym ujęciu. Ta metryka skupia się na tym, że stara się policzyć tokeny występujące w kodzie. Tak, to jest w miarę nieczułe na liczbę linii. To badania, można powiedzieć, amerykańskich naukowców, tak, udowodniły, że ta metryka jest też liniowo zależna od wielkości bazy kodu. Dobrze, czasami jest tak, że mamy jakąś liczbę, jakąś metrykę. No niech to będzie na przykład metryka, która nam definiuje liczbę błędów znalezionych w projekcie. Macie projekt A, w którym ta liczba wynosi 40, macie projekt B, w którym ta liczba wynosi 150. Który projekt jest lepszy? Wersja A? Kto jest za? Wersja B? Nie mam pytania, wersji C.
wasze zdanie, która metryka jest lepsza? W sensie, który projekt jest lepszy? Ten, który ma liczbę błędów 40, ten, który znaleziony, czy ten, który ma 150 znalezionych? Właśnie, zależy od wielkości. Tak? Ta metryka jest nieznormalizowana. Nic nie wiemy, czy ten projekt, który znaleziono 40 błędów, znaczy 40 błędów ma na przykład tylko tych mniej 1000, tak? Na przykład, nie wiem, 5 deweloperów, a ten drugi, w którym znaleziono tych błędów, powiedzmy 150, ma 1000 linii kodu i na przykład zespół współosobowy. Tak? Czasami warto niektóre metryki znormalizować, tak? I policzyć sobie na przykład, jaka liczba błędów przypada na przykład na 1000 linii kodu. Tak, KLOS to jest kilo lines of code. Po takim prostym zabiegu jak normalizacja jesteśmy w stanie w ogóle porównywać różne projekty między sobą, niezależnie czy jakie to zespoły implementowały. Po prostu sprowadziliśmy wszystko do wspólnego mianownika. Złożoność oprogramowania. To jest rzecz, nad którą warto chwilę się zawiesić. Będę was zachęcał, żebyście sobie to, że tak powiem, dzisiaj wieczorem, czy tam być może to w pracy, zerknęli i obliczyli jakieś złożoności obliczeniowe waszych klas, waszych metryk. Generalnie, najpopularniejszą metryką złożoności jest złożoność cyklomatyczna McCabe'a, którą możemy definiować jako liczbę liniowo niezależnych ścieżek, którymi nasz flow w programie może pójść. Może brzmi skomplikowanie, ale generalnie każdy program, za chwilę do tego wrócimy, tak? Każdy program możemy sobie, powiedzmy w takim języku, nie wiem, jak Java, czy Python, czy C-Sharp, możemy sobie przedstawić w postaci jakiegoś takiego drzewka, tak? Są jakieś instrukcje warunkowe, są jakieś pętle, generalnie da się to namalować ładnie w postaci takiego diagramu przepływu sterowania. Generalnie, jeżeli powiedzmy nasz kod pójdzie tą ścieżką, tak? Możemy zawsze pamiętać, że on może tą pójść ścieżką. To jest oczywiście bardzo, bardzo prosty przykład. Ale jeżeli mamy w naszym kodzie pętle, wywołania rekurencyjne, nie wiem, jakieś tam ify, które mają po 28 różnych warunków w środku, też takie rzeczy widziałem na jakimś tam code review, to ta złożoność tak naprawdę nam rośnie, ponieważ ten flow może przechodzić naprawdę bardzo wieloma ścieżkami. Istnieją różne wzory, żeby to policzyć, zazwyczaj doprowadzają do tej samej wartości. Jeżeli sobie na przykład rozpracujemy nasz flow naszej metody, bo to się zazwyczaj na poziomie metody stosuje, tak? W postaci takiego grafu, to złożoność cyklomatyczna McCabe'a jest to w tym wypadku liczba punktów decyzyjnych plus jeden, ewentualnie możemy ją z innego wzoru policzyć jako liczba krawędzi w grafie minus liczba wierzchołków plus dwa. I sprowadzając nasz kod do takiej liczby 2, 10, 1500, jesteśmy w stanie naprawdę powiedzieć, czy ten kod jest ok, czy nie. Generalnie, im ta liczba jest mniejsza, tym jest lepiej. Jeżeli ta liczba jest duża, to ryzykujemy, że ta metoda zaczyna się zachowywać niestabilnie, w sensie ona ma, jej flow może pójść bardzo wieloma ścieżkami, a jeżeli może pójść bardzo wieloma ścieżkami, to znaczy, że potencjalnie tam jest dużo miejsc, przez które zapewne się może posypać. Oczywiście istnieją przynajmniej trzy odmiany tej metryki. One się różnią zasadniczo bardzo niewieloma aspektami. Czasami jedna mówi, że na przykład instrukcje typu switch liczymy jako jeden punkt decyzyjny, inna każe liczyć każdego z jakby każde odgałęzienie jest osobna. Z kolei inna jeszcze w CC3 to jest liczone. Jeżeli mamy ifa, w którym na przykład mamy koniunkcję lub alternatywę kilku warunków, no to zwiększamy liczbę punktów decyzyjnych o tyle, ile jest tych warunków w ifie. A w jednym projekcie, który kiedyś z ciekawości sobie analizowaliśmy w ten sposób, ta liczba wystrzeliła tak dużo dla jednej klasy, że myśleliśmy, że się int przekręcił. Tak? W sensie ta metoda naprawdę była zła. Ona miała tam, nie wiem, chyba 1500 linii kodu, co już samo w sobie jest niedobre. Dodatkowo była tak skomplikowana w środku, że nikt się tego nie chciał w ogóle podjąć, żeby to optymalizować i dotykać. Okej. Przyjmuje się takie defaultowe wartości, że jeżeli powiedzmy ta wartość tej złożoności cyklomatycznej McCabe'a jest tam poniżej 5, to metoda jest naprawdę bardzo fajna, nie ma za dużo miejsc, że to się może wszystko posypać. Tak, jeżeli ta wartość zaczyna nam rosnąć, tak samo zaczyna nam rosnąć ryzyko, że w tej metodzie coś może pójść nie tak. Bo właśnie są metody, która ma potencjalnie 30 milionów różnych ścieżek wykonania w środku. Być może nawet nie jest to do jakiegoś tam ogarnięcia, tak? Przyjmuje się nawet, jeżeli przy takich domyślnych wartościach, że jeżeli ta wartość przekracza 50, to znaczy, że to już jest złe. Tak? Chociaż należy do tych wartości oczywiście
niektórych wartości należy podchodzić w pewien sposób uznaniowy, tak? Jeżeli nam wartość wychodzi 51, być może to jest specyfika naszego projektu. Okej. Okay. Te metryki, które tutaj oglądaliście, one tak naprawdę działają zarówno na poziomie obiektów, jak i pojedynczych metod, funkcji w kodzie, tak? Na przestrzeni ostatnich 20 lat powstało także bardzo wiele metryk, które nam opisują oprogramowanie obiektowe. One są pogrupowane generalnie w różnego rodzaju pakiety typu MOOD czy metryki Roberta Martina, którego na pewno kojarzycie. Ja tak chciałbym się skupić tutaj na kilku, żeby tylko wam pokazać, co generalnie można z tego kodu wyciągnąć. Tak. Możemy na przykład sobie zastosować tak zwaną metodykę WMC, która tam generalnie sumuje złożoności cyklomatyczne poszczególnych metod w klasie. Tak? Jeżeli mamy klasę, która ma ileś tam metod, możemy policzyć złożoność cyklomatyczną Makeyba dla każdej z klas, dla każdej z metod, sumować i już coś tam wiemy, czy ta klasa generalnie nie stanowi dla nas jakiegoś problemu. Jeżeli zamiast złożoności cyklomatycznej postawimy sobie tutaj wartość 1, bo tam jest wzór, który opisuje tę metrykę, to jest po prostu taka suma dla każdej z metod, jakiejś tam funkcji, to tak naprawdę dostaniemy metrykę, która nam opisuje wielkość klasy. Tak? Jeżeli metryka ma 5, jeżeli klasa ma 5 metod, sumujemy 5 metryk, mamy 5 metod. Mamy też metrykę, która nam opisuje jakby głębokość dziedziczenia, tak? W sensie gdzie, ile ta klasa ma gdzieś tam nadprzodków, w sensie nadprzodków i tak dalej. Są oczywiście jakieś takie domyślne wartości, w sensie jeżeli tutaj byśmy na przykład sobie policzyli do jakiejś klasy, że jej głębokość dziedziczenia jest 68, tak? To znaczy, że coś poszło nie tak. I to mocno. Tak? W sensie wyobraźcie sobie, okej, być może ta klasa jest ultra super specjalizowana, ale jednocześnie ten system naprawdę stał się prawdopodobnie ultra super trudny w utrzymaniu. Ze względu na bardzo mocną specjalizację poszczególnych elementów. Możemy też mówić, możemy dla każdej klasy policzyć, ile ona ma dzieci. Tak? To jest, o ile dobrze pamiętam, to optymalną wartością według autorów tej metryki powinno być coś koło 5-6. Możemy mówić o... To już jest troszeczkę ciekawsze, bo to jest po prostu liczenie w kodzie, takie dosyć proste. Tak? Możemy na przykład policzyć, w jakim sprzężeniu są poszczególne obiekty. Tak? W sensie, jeżeli mamy jakąś klasę, która interferuje z jakąś tam inną, to możemy popatrzeć, w sensie, jaka jest liczba relacji występująca pomiędzy dwoma klasami, obiektami, nie wynikająca z dziedziczenia. Tak? W sensie różnych wywołania metod. Jeżeli ta metryka zacznie nam wystrzeliwać w powietrze z jakimiś bardzo dużymi wartościami, to znaczy, że te dwie klasy są w jakimś w ogóle strasznie dziwnym sprzężeniu ze sobą, tak? Więc ruszenie jednej automatycznie podczas kontrwiu, automatycznie, czy podczas zmian w kodzie, automatycznie może nas powodować jakiś problem w innym miejscu, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli byśmy sobie analizowali w kontrwiu jakąś klasę, tak? To być może nie znając tej metryki w stosunku do innych klas, nie widzimy bezpośrednich jakby relacji, w jakich ona pozostaje z pozostałymi elementami w systemie. Tak? Uruchamiając i licząc sobie te metryki, automatycznie wiemy, gdzie i na czym mamy nasze oko zawiesić podczas procesu kontrwiu. Response for a class jest generalnie metryka, która nam mówi, ile metod publicznych ma ta metoda i wszystkie jej generalnie klasy potomne, co definiuje z kolei nam, ile jakby ona różnych wejść może przyjąć. Generalnie, jeżeli ta metryka też znowu gdzieś tam wystrzeliwuje w powietrze, w górę, to też jest jakoś tam niezdrowa. Istnieje też całkiem ciekawa grupa metod, generalnie zwanych jako lack of cohesion method, która nam służy do tego, żeby wykrywać, czy dana klasa przypadkiem nie została przesadzona w implementacji. W sensie, czy nieświadomie nie spowodowaliśmy, że dana klasa realizuje więcej niż jedną odpowiedzialność. Tak? Jakby wszyscy się staramy oczywiście, mam nadzieję, stosować zasadę single responsibility principle, tak żeby pojedyncza klasa miała jedną odpowiedzialność, ale jak w tym natłoku wszystkich klas, które gdzieś tam latają w systemie, wykryć, czy przypadkiem gdzieś na przestrzeni, nie wiem, jakiegoś tam dłuższego okresu czasu, nie spowodowaliśmy, że jakaś klasa zajmuje się w ogóle dwoma różnymi rzeczami. Nie wiem, na przykład połączeniem do bazy i czymś tam jeszcze. Nie wiem, wydrukiem PDF-a, to jest hardcore. Istnieje szereg odmian tej metryki. Ja wam potem pokażę w kodzie na takim realnym przykładzie, bardzo prostym, który pozwoli wykryć, czy dana klasa ma tą metrykę w górnym zakresie i co wynika, że należy tak naprawdę podzielić. Jeżeli w procesie jakby takiej analizy naszego kodu w
wychodzi, że na przykład jakaś klasa ma tą ma wartość jednej z tych metod, metryk lotu w jakimś tam górnym zakresie, to jest to jasny sygnał, że ona ma za dużo odpowiedzialności i należy tą klasę podzielić na dwie lub więcej jakiś tam podkaz. Dobra, jeżeli byście tak się zaczęli wgryzać te wszystkie metryki, to się okaże, że to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Te metryki, ja tutaj naprawdę przedstawiłem tylko kilka, żeby was tutaj nie zanudzić, chociaż i tak niektóre, mam nadzieję, że troszeczkę nie przesadziłem. A tak jak powiedziałem wcześniej, te metryki są pokupowane często w pakiety, które, jeżeli spojrzymy na, nie wiem, na 5-6 metryk razem, tak, to dopiero wtedy coś nam się ujawni, jakaś dodatkowa, ciekawa informacja o naszym kodzie. Dobra, słuchajcie, tak zbliżamy się powoli do końca jakby takiego bardzo prostego demo. Co jesteśmy w stanie powiedzieć o kodzie, który dostaliśmy, tak, tym nowym, starym kodzie? Zrobiliśmy dla niego świetne statystyki, znaczy świetne metryki wyciągnęliśmy, dostaliśmy naprawdę tonę informacji, wiemy o tym kodzie coś, no i teraz nad tym pracujemy. Pracujemy miesiąc, pracujemy drugi miesiąc. I teraz tak, no, możemy sobie zrobić jeszcze raz taki powiedzmy single metric snapshot, znowu się o tym dowiedzieć. I teraz tak, czy jeżeli dostaniemy taki projekt i zrobimy takiego jednego snapshota, czy to jest dla nas wystarczające? W sensie popatrzeć na te metryki, pocieszyć nasze oko i teraz pytanie, co dalej? Okej, okay, powiedzmy, jeżeli tutaj mam jakąś skalę, tak? Tu jest kod, który śmierdzi, tu jest kod, który z którym jesteśmy zadowoleni. Wyszło, że jesteśmy tutaj, tak? No, bliżej tej, powiedzmy, dolnej granicy. To teraz, jeżeli zrobimy takiego pojedynczego snapshota z tych metryk, to wiemy, że stoimy w tym miejscu. Jeżeli ten proces patrzenia tych metryk, jakby wbudujemy w nasz proces developmentu, programowania, rozwoju jego, tak, nie wiem, na przykład połączymy to gdzieś na przykład do serwera ciągłej integracji itd., itd., to uzyskamy tak naprawdę szereg tych metryk. I dzięki temu będziemy wiedzieć, czy stoimy w tą stronę, czy stoimy w tą stronę, tak? Czy zmierzamy w jedną stronę do jakiegoś tam takiego, powiedzmy, niezbyt fajnego kodu, czy drugie. Te informacje są bardzo fajne dla osób, które starają się ogarnąć cały projekt, z jakichś takich, powiedzmy, gdzieś tam architektów wyższego rzędu, tak? W sensie popatrzmy sobie, jak te metryki rosły w ostatnim miesiącu, w ostatnich dwóch tygodniach, tak? Jeżeli, powiedzmy, kluczowe metryki idą gdzieś tam powolutku do góry, znaczy, że poprawiamy jakość naszego kodu, tak? Jeżeli na niektóre rzeczy zaczynają spadać, w sensie na przykład złożoność cyklomatyczna nam rośnie, to znaczy, że ogólna jakość naszego kodu się obniża, tak? Rysując to na wykresie, bardzo łatwo to zobaczyć, tak? Jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów. Dobra, słuchajcie, jakie narzędzia do tego można użyć? No, tak chciałem, że akurat jestem związany bliżej w ostatnich latach z PHP-em, co o tym języku nie mówić. Dlatego języka jest świetna grupa tuli o nazwie PHP QA Tools, wśród których jest PHP-Log. Jest to zestaw bardzo prostych narzędzi autorstwa Sebastiana Bergmana. Myślę, że programiści tego języka znają, tego gościa. Odpalając PHP-Loga na jakimś tam naszym kodzie bazowym, jesteśmy w stanie wyciągnąć podstawowe metryki odnośnie jego wyglądu. I zobaczcie, tutaj. Słuchajcie, sobie wcześniej tam przygotowałem projekt, który ma akurat szybko Symfony, dwójkę. Zainstalowałem sobie lokalnie PHP-Loga. Mamy sobie tam na jakiś podkatalogów, w którym jest kilka kontrolerów bezpośrednio Symfony. No i moja aplikacja to jest po prostu kod Symfony. I co w tym generalnie, co nam tu wyskakuje? Okay. Mamy bardzo szybko policzone różne metryki związane, metryki ilościowe związane z liniami kodu, komentarzami, liniami niezwiązanymi z komentarzami, liniami logicznymi. Tak, wiemy, ile jest klas, jaka jest średnia długość klasy, jaka jest średnia długość metody. Średnia długość metody. Bardzo fajna rzecz, która nam mówi, czy właśnie w naszym kodzie nie istnieją jakieś takie ośmiotysięczniki, których wszyscy się jakby obawiają. I zobaczcie, tak naprawdę wystarczy sobie spojrzeć na ten kod. Aha, mamy 40% linii to są komentarze, 18% to jest 18% linie logiczne. Ten kod wygląda bardzo fajnie. Tak? W sensie wygląda fajnie, bo jest dużo komentarzy, mało linii logicznych. To znaczy, że prawdopodobnie średnia długość metody jest 3, znaczy, że ten kod jest bardzo łatwy w utrzymaniu. Dobra. Tak, zobaczmy sobie tak na szybko, co tam siedzi.
dużo komentarzy. I nie, metody są krótkie. Generalnie po co fajny kod? Możemy sobie oczywiście to wszystko jeszcze gdzieś tam... odpalić na troszeczkę większym jakby zakresie... Liczy, okej. Okay. Troszeczkę więcej teraz danych poszło. Się przeanalizowało nam tutaj... 3000 plików, 390 tysięcy linii kodu i tak dalej, i tak dalej. Przeskoczmy sobie dalej troszeczkę. Złożoność cyklomatyczna przypadającą na logiczną linię kodu jest w tym przypadku 0,18. Ogólna złożoność cyklomatyczna na podzielona przez liczbę metrów, tak, czyli średnia złożoność cyklomatyczna, to jest bardzo niska. Ten kod jest fajny. Tak, przynajmniej tak z tego wygląda. Metryki nam umożliwiają zrobienie takiego naprawdę szybkiego spojrzenia w kod bez wnikania w jego szczegóły, żeby wyciągnąć z niego różnego rodzaju informacje. Tak? Na przykład tutaj możemy sobie jeszcze popatrzeć troszeczkę o strukturze tego kodu. Wiemy na przykład, że atrybuty statyczne, prawdopodobnie jakieś konsty i wywołania statyczne metod stanowią bardzo mały procent kodu. Prawdopodobnie nie jest to framework Laravel, że tak sobie skrytuję. Kolega pisze w PHP, tak? To no offense. Dobrze, słuchajcie, co tu jeszcze? Możemy też sobie wykryć, że na przykład tutaj jest bardzo dużo funkcji anonimowych, prawdopodobnie tutaj PHP 5.4 i loknięcia weszło i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy dosyć trudno gdzieś tam jakimś grepem czy skanowaniem kodu gdzieś tam wyciągnąć. Widzicie, chwilę to działało, kilka sekund i przeanalizowało dla nas 3000 plików, dając nam taki insight. To jest jedno z narzędzi, które możemy użyć. Drugim z narzędzi... Okay. Jeżeli programujecie w PHP, jest bardzo ciekawy projekt, to nazywa się PHP Netrix. Jest to narzędzie, które agreguje wszystko, o czym tutaj dzisiaj wspomniałem, plus wiele innych metryk wywoływane z command line'a, generujące nam troszeczkę ciekawszy output. Ja tutaj przygotowałem już sobie wcześniej ten kubiczek dla Symfony. To jest generalnie raport utworzony przez to oprogramowanie. Można sobie generalnie jakby zwizualizować cały nasz codebase w postaci kilku wykresów, kilku listingów i jakby sobie oszczędzić naprawdę kupę roboty. Zobaczcie na przykład sobie, macie tutaj dla każdego, troszkę ekran jest na małą rzeczy, dlatego tak troszkę mi to tutaj pościnało. Okay. Dla każdego jakiegoś tam podkatalogu lub klasy macie tutaj wyrzucone wszystkie metryki, które ten framework supportuje. Złożoności obliczeniowe, liczbę linii kodu, komentarze i tak dalej, i tak dalej. W szczególności tutaj jeszcze jest też metryka, o której wcześniej rozmawialiśmy. Gdzie ono siedzi? Tutaj. Metryki z grupy ELCOM, tak? Czyli tych, które nam opisują relacje pomiędzy obiektami. Znaczy opisują nam, czy dana klasa przypadkiem nie realizuje zbyt dużo odpowiedzialności. I tam, gdzie powiedzmy wartości są oczywiście z jakiegoś pożądanego zakresu, mamy na zielono, tam gdzie mamy na czerwono, jest na czerwono. Znaczy tam, gdzie przekroczone są wartości itd. Warto tylko pamiętać, że niektóre metryki występują w różnych odmianach i z racji tego, że występują w różnych odmianach, mają różne kryteria zakresu dopuszczalnych wartości. Na przykład tutaj w interfejsie użytkownika nie jest powiedziane, która to jest metryka. ELCOM ma 4 odmiany, więc jakbyśmy chcieli się na tym opierać, trzeba być troszeczkę tam gdzieś podłubać niżej, żeby zobaczyć, co tam właściwie się stało. Słuchajcie, i to sobie tak na koniec jeszcze. Mamy sobie tutaj prostą klasę, napisaną sobie na pędzle na kolanie. Klasa Q, która ma dwie metody, znaczy dwa atrybuty, A i B, i dwie metody, compute A, compute B, które tak naprawdę bierze te parametry i je mnoży przez 10. Każdy jest stosowany. Co z tą klasą jest nie tak? Przypomniałem, że nazywa się FU, nie ma komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Co z tą klasą jest nie tak? Nieodpowiedzialność. Nieodpowiedzialność, dokładnie. Teraz pytanie, jak to wykryć?
jeżeli ta kasa jest mała, to widać, tak? Jeżeli ta kasa by miała 1000 kini, to może nam gdzieś to umknąć. To zobaczmy sobie, jak wygląda taki raporcik tylko dla tej klasy. I zwróćmy uwagę, że tutaj ta metryka nam wystrzeliła od razu do góry. Jeżeli byśmy sobie to wywalili, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Ja wytłumaczę. To, że ta klasa implementuje dwie odpowiedzialności, to wynika z tego, że masz dwie metody, dwa atrybuty A i B, metody compute A, compute B, ale ta klasa nie wykorzystuje w ogóle faktu, że parametry A i B wchodzą w jakąkolwiek interakcję ze sobą, tak? Więc to są po prostu dwie różne odpowiedzialności. Możemy sobie wyobrazić, że powiedzmy A to jest baza danych, a B to są generowanie PDF-y. Znaczy, że coś jest nie tak i należy po prostu zrobić, nie wiem, klasę FUA, FUB, która jedna jest etykowana dla jednej opcji, druga jest etykowana do drugiej. Zazwyczaj przy takich systemach, wiecie, typu legacy, to dosyć często wychodzi, że jakaś tam klasa... Coś. Wiecie, w ten sposób właśnie złamałem najważniejszą zasadę robienia prezentacji na żywo, w sensie live codingu na żywo. Nie robi się live codingu na żywo. Tak, słuchajcie, zobaczcie, z tej prostej klasy usunęliśmy jedną metodę, usunęliśmy jeden parametr, od razu nam ta metryka to zanotowała. Tak? Więc teraz bardzo łatwo wychwycić, czy nasze, za pomocą takiego narzędzia, czy przypadkiem nie doprowadziliśmy do tego, że w naszej aplikacji przypadkiem nie zajmuje się zbyt wieloma rzeczami. Okay. Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o tego typu narzędzia, to jest wstydnie wspomnieć o Sonarze, tym narzędziu, które między innymi pozwala nam wszystkie metryki agregować, jest niezależne od języka. Jeżeli używacie tutaj .NET-a, można skorzystać chociażby z ndependa. Dla Java oczywiście też istnieje. Znaczy, generalnie istnieje bardzo fajny plugin dla Eclipse'a, dzięki któremu też można sobie te wszystkie metryki oglądać na żywo. Znaczy, jak widzieliście, to te rzeczy tutaj jakby nie są wielce skomplikowane w użyciu. Tak? Wystarczy po prostu ściągnąć jakiegoś tula, wrzucić mu po prostu ścieżkę dostępu do naszego kodu. Niech sobie to po prostu pomieli. Czasami to będzie dosyć krótkotrwały proces, czasami to się gdzieś tam może trwać troszeczkę dłużej. W wyniku dostaniemy te metryki i do ich analizy troszeczkę czasu trzeba przyłożyć, żeby po prostu zrozumieć, dlaczego, z czego wynikają pewne rzeczy. I jakby patrząc w te wartości, bardzo łatwo można dojść do tego, gdzie, w którym momencie należy ten system zacząć poprawiać. No a to ten obrazek generalnie już się pojawił. To tak, to jest generalnie często uznawane, że to jest jedyna dobra miara metryki oprogramowania, tak? Ilość botafaków na sekundę. Słuchajcie, to z mojej strony jest wszystko. Jeżeli byście chcieli pogadać, to... O. Dziękuję bardzo.